Witam, moi drodzy państwo, w kolejnym odcinku Zagrajmy w Stalker Czyste Niebo. Na modzie oczywiście Clear Sky Complete. Znajdujemy się obecnie na terenach Instytutu Badawczego Agroprom. Za nami tam cała rockowa muzyka dobiega z bazy właśnie powinności, a my, najemnik Szrama, staramy się obecnie, dalej podążając za śladami Stalkera Kła, dotrzeć do podziemi Instytutu Badawczego Agroprom, gdzie po pierwsze będziemy mogli znaleźć to PDA i informacje na temat naszej dalszej wędrówki, a po drugie musimy wyłączyć przepompownię znajdującą się właśnie w tych podziemiach, co zaleje część otworów na powierzchnię, dzięki czemu mutanty przestaną się w tak dużej liczbie wydzierać z podziemi. Moi drodzy państwo, jedziemy. Zaczynamy akcję. Mamy tutaj do czynienia z pijawkami. I to całą hordą. Okej, udało się. To nawet nieźle. Straciliśmy chyba tylko jednego człowieka. Zgadza się. Fiu fiu, moi drodzy. On miał jakieś SR-3M. No nic. No i to nie są wszyscy, a mi się skończyła amunicja. Chociaż nie skończyła mi się, tylko jak debil nacisnąłem przycisk. Jesus. Dobra, czy to jest już wszystko? Bo nie powiem, że troszeczkę... No w ogóle spas 12 tutaj mamy. No ale nic. Dobra, nie pozostaje nam nic innego jak tylko wejść. Tylko pytanie jeszcze jest takie. Nie, nic nie możemy już wziąć. Dobra, czyli wchodzimy. Za chwilkę przedstawię nasze obecne uzbrojenie. Tak jest, wchodzimy w inne miejsce. Dlaczego Agroprom? A uwierzcie mi, więc proszę się przygotować na niezły rozpierdol. Tu generał Kryłow, słuchaj, musisz mieć się na baczności, w podziemiach jest pełno mutantów. Według mapy sterownia przepompowni jest jeden poziom nad tobą. Przesłałem ci współrzędne, uważaj na siebie i powodzenia. Dzięki, dobra. Dzisiaj dysponujemy, przede wszystkim nie dysponujemy żadną bronią boczną, zrezygnowałem z niej, na rzecz M249, jak i... Remingtona 870, czyli klasyki. I tak, jak można zauważyć, w tych podziemiach no, najbezpieczniej na świecie to nie jest. Okej, musimy uważać na te płomienie otaczające nas. Od razu mówię, że w chwili, gdy jesteśmy blisko płomienia, ekran żarzy się na czerwono i praktycznie przez to nic nie widać. Niestety, taki klimat. No, jak widzicie, pijawki są dosyć wytrzymałym typem mutanta. Nie wiem, ile już pocisków w niego wjebałem, a on wciąż żyje. No na mutanty raczej najlepszy shotgun, nie? Okej, tu jakiś trup na szczęście. Dobra, w końcu jeden leży.
Drugi też. Teraz ostrożnie. Ups, albo i wcale nie zdech. Dobra. A nie, to był kolejny, leży. Dobra. Wciąż ostrożnie, najlepiej nad płomieniem. Nasze PDA na bieżąco informuje nas, że mamy przejebane tym pikaniem. Wbrew pozorom nie jest to licznik Geigera. Takie dantejskie piekło, bym powiedział. Dobra, i zdaje się, że to wszystko na chwilę obecną. Tego przeładujmy sobie na spokojnie, zapiszmy sobie grę. I rozwalmy tą skrzynkę. Apteczka, no i bardzo fajnie. Okej, i idziemy dalej. Aż dziw w sumie bierze, że wciąż tu jest prąd, prawda? Dobra, tutaj mamy spory zapas. To jest tak, ja bym wziął przede wszystkim pociski do strzelby i apteczki. Reszta nie jest mi potrzebna, jako że nie używam tego typu amunicji na chwilę obecną. Tu jeszcze jedna apteczka, dostaliśmy naprawdę w chuj apteczek, słuchajcie. Tym samym safe. Aha. I już poznaję to miejsce, dlatego akurat tutaj wyjątkowo zmienimy sobie na M249. Tam. Krytyczny poziom emisji psionicznych. Natychmiast opuścić strefę. Włączę tutaj noktowizję. I tu jest jeden mutant, który właśnie zdaje się, że jest tam po prawo, tak, który używa emisji. No kurwa, jednym strzałem! Co za zjeb! Trzeba częściej save'y robić. Ja pierdolę. Nic nie widzicie? Spokojnie, ja też. No włącz to! Przepraszam, przepraszam, zdenerwowałem się. Dobra, chuju. Tak też myślałem, kurwa. Tak też podejrzewałem. Wystarczyło jebane 70 pocisków, 5,56 na blisko, dobra. Teraz tak, zapiszmy sobie grę. Wciąż nam się jebie w umyśle. Zjedzmy sobie trochę. Dobra, teraz mamy mało czasu. Jakieś szafeczki, ale jebać je. W drugą stronę uciekają, no niby szczury, ale do końca szczury to nie są. Dobra. Okej. Mamy chwilową przerwę. Tak, i właśnie to, co zrobiliśmy, to, że przekręciliśmy tą pompę, oznaczało właśnie destabilizację. Właśnie. Pomp. Spoko, ale to nie jest wciąż cel naszej misji.
Tak naprawdę cel naszej misji dopiero się rozpoczyna. Tu zamknięte. Co mamy tu? Amunicję, której nie potrzebuję. I więcej amunicji, której nie potrzebuję. Dobra. W obecnej sytuacji spróbujmy się... Dzień dobry. To był bandyta. Na chwilę mnie zestunowało, myślę, kto to kurwa jest, nie? Może się przydać noktowizja tutaj. Ale wychodzi na to, że czysto. Zaraz tutaj sobie wejdziemy, bo tu jest cel naszej całej przygody. Okej, widzę go. Dobra. Póki co poczyszczone. Wchodzimy sobie tu. Tak. Dobra. Trochę, nawet dużo pieniędzy. Wyrzuć. No, to 9000, to jest sporo. Przeciwpromienne, zawsze na propsie. Aha, tak, tu jest to PDA. Dobrze wiedzieć. To doskonale. Plan jest następujący. Nie możemy przejść pod ziemią, więc musimy iść przez zwykły. Idę do Sacharowa, które umożliwi nam bezpieczne przejście przez zwykle. Czekaj na mnie w wojskowych magazynach. Najemniku, mówi Lebiedziew. Dobra, posłuchajmy sobie. Dobra. Strzelok wybrał się nad jezioro Jantę. Ty jesteś najbliżej, spróbuj go zatrzymać, a my zajmiemy się kłem i duchem. Dobra. Teraz naszym zadaniem jest dogonić Strzeloka, czyli naszego głównego bohatera z jedynki. Aha. Tu jest ta zajebana kula śmierci, która niszczy wszystko na swojej drodze. Najprawdopodobniej nie przejdę tego za pierwszym razem, ale proszę trzymać kciuki. No biegnij, kurwa mać! Boże, jak mnie to wkurwia! No guys, no kurwa, widzieliście to! Zablokowałem się na normal... No kurwa, biegnę sobie normalnie, wszystko elegancko... Elegancko mówię. I kurwa, wiecie. I nagle... Chuju muju, dzikie węże, pęce chuj wam w ręce. Biegnę se po schodach normalnie, teraz nagle nic nie jest, nic się nie stało, wszystko jest ok.
Ale nie, za pierwszym razem się kurwa nie mogło udać. Już, już spokojnie, tak, misja się... Ten głupi sposób parę razy to się nie liczy, ja tego sobie... Bo to gra jest głupia, a jebać ją. I tak, moi drodzy państwo, wyszliśmy na powierzchnię. Jesteśmy tu. I tak. Zostało nam się jeszcze trochę amunicji do M249. Zostało nam się dużo amunicji do naszej strzelby Remingtona, który jest w całkiem dobrym stanie. I tak. Dzięki przede wszystkim za uwagę. Dzięki, że byliście. I zanim zakończę ten odcinek, to powiem jeszcze jedną dosyć ważną rzecz. Mianowicie, jak mogą państwo zauważyć, tam jest właśnie baza powinności. A powinność to jest taki typ, że tak powiem, frakcji, który nigdy mi specjalnie nie podpasowywał do gustu. O, w tle piękny ruski ambient. Więc całkiem możliwe, że w następnym odcinku zaatakujemy sobie właśnie ich bazę celem przejęcia Instytutu Badawczego Agroprom dla wolności. Także widzimy się w następnych odcinkach. Ja się kłaniam nisko. Cześć!